Dobry. Pan też z Polski? Poszedł ratować swą prawą rękę. Nara! I przyspieszył, proszę Państwa. Zmeta. Jedyny taki dzień na Islandii. Słońce, mróz. Pierwszy etap ataku szczytowego prowadzi przez zarośla. Dzięki, że Islandczycy postawili płot pod napięciem. Pod napięciem akurat jest wyłączony i jest przecinka. Gdyby nie ta przecinka, to byśmy szli po krzokach. Zaraz wyjdziemy na przestrzeń otwartą. Jesteśmy poza granicę lasu. Jesteśmy na Grenlandii teraz. Biało po horyzont. Zrobię takie z góry. Szkoda, że tych gór nie będzie widać na GoPro. Ale nie chciałem się nosić tu aparatu. Teraz troszkę żałuję. Poczekaj chwilę. Kurde, kamienie. Wcale nie ma dużo tego śniegu. Co? Świeci jeszcze. Cały czas kręcę. Chyba nie dojdziemy do akurii. Dzisiaj nie. Kurde. Ty, po tym mchu się jedzie jak po igielicie. Śliski bardziej niż śnieg. Czy nie scharatał nowych narty? Nie? To masz dobre foki. Dajesz Majek, to się kameruje. Jesteśmy na jakimś jeziorze? I tu na górze, jak byłem wtedy, to widziałem parę takich rzeczek. Także w tych takich kanionach to płyną strumyki. Wygląda jakby tu ludzie mieszkali. No. No tutaj teraz jest
horyzont, kurde, arktyczny. Zostaw nam później. Trzeba oszczędzać. Zaczął się islandzki wiaterek. Ciekawe, co za zwierzęta tu są. Kupy i tropy. Jestem tu wyżej. Było łatwiej tam przejść. Ale ładne krajobrazy. Trzeba pomyśleć, jak tam wyżej wyjść. Czy iść tam całkiem, czy tutaj gdzieś pomiędzy jest łagodniej. Za tymi skałami trzeba się popatrzeć. Akcja ratunkowa rękawiczki. Mają, on złapał rękawiczkę. Tam musi być Basia na akcji ratunkowej swojej rękawiczki. Poszedł ratować swoją prawą rękę. Znajdujemy się pod kopułą szczytową Bjarnafell w Hrunamannahreppur na południu Islandii. Pogoda idealna. Zaraz w składzie Jakub Lenda, Łukasz Bachman będziemy podejmować się ataku szczytowego na jakieś 700 metrów nad poziomem morza. Wydaje mi się, że tam widać Hekle, czyli wulkan. Jeden z wyższych tu szczytów też w okolicy, 1500 czy 400. Tam w dole jest Flúðir i nasz rodzimy płaskowyż
Mitfell. Kuba już szczytuje. Jesteśmy pod samym szczycikiem Bjarnafell. Teraz mi się rozładuje bateria i będę musiał włożyć nową. Przygotuj się do ataku szczytowego. Czuję pana górę. No, a mi się wydaje, że w ogóle to może być wyżej. Kilka szczytów. Za 10. Dopiąłeś buty? A ja nie. Buty dopięte, dupa zapięta. Na całe szczęście jeszcze coś widać. Jedziemy mniej więcej tak, nie? Na tą górę na horyzoncie mniej więcej. Basia, czy jedziemy tam, gdzie było tak stromie i kurwa piwo pijemy? A ty nie masz od wewnątrz w tych goglach takiej folii osłaniającej? Lepiej? Elegancko, tak. Miękko!
dobry. Pan też z Polski?
Tak? Co byliśmy pierwszy raz. No ten śnieg jest całkiem przyjemny. No mi tam się też podobało, ale myślę, że po prostu warunki plus to, że się pewniej czujesz z każdym wyjściem.